Moim Państwa gościem dzisiaj jest Małgorzata Foremniak, którą możecie zobaczyć w najnowszym filmie Czerwony Pająk, którego premiera już w ten piątek. Witam. Jakby Pani mogła trochę powiedzieć o roli matki w tym filmie, bo wygląda ona na dość trudną. To nie jest taka kochająca matka, która przytuli syna, która pocałuje go tam, gdzie go boli. To jest raczej taka surowa miłość. No, surowa też nie wiem, czy to jest dobre określenie. Właściwie trudno to powiedzieć. Ona bardzo kocha syna, matka swojego, tylko kocha go w sposób dziwny. Ja myślę, że to jest współuzależnienie jakieś. On jest dla niej całym światem, ale dokładnie tak jak jest też tytuł tego filmu, jakby sugeruje też to, o czym chcę powiedzieć. To też jest jakiegoś rodzaju sieć, w której ona trzyma tego swojego syna i ma nad nim, przynajmniej chce mieć nad nim w jakimś sensie kontrolę, a z drugiej strony chce go wypuścić, ale tylko gdzieś w ograniczonych przestrzeniach, żeby go gdzieś cały czas czuła. No, tak jak Marcin właśnie mówił, chciał, aby postaci w tym filmie były zrobione z fragmentów, aby większa przestrzeń była dla widza, którą sam sobie wypełni, oglądając ten film. Nawet dzisiaj na konferencji padło takie pytanie intrygujące jednej z pań dziennikarek, kim naprawdę była matka. To dobrze, że takie pytania są, bo tak naprawdę one, nie wiem, czy jest odpowiedź potrzebna na to, bo wydaje mi się, że ten film jest takim trochę filmem do jakiejś takiej analizy psychologicznej, ale przede wszystkim to, co jest dziwnego i nowego, ten film człowiek przeżywa w środku. On po prostu, widz się jakby na moment tego trwania, tych dwóch godzin, staje albo zaczyna wchodzić w tok myślenia głównego bohatera. Czuje, dosłownie fizycznie czuje tę atmosferę, tak jak można odczuć atmosferę domu tego Karola, ale nie w sensie, czy tam jest miło, czy nie, czy ciepło, tylko właśnie czym, jakimi emocjami wypełniony jest ten dom, bo tak naprawdę z tego rodzi się później między innymi decyzja głównego bohatera. Właśnie, ale też reżyser powiedział, że ten chów, jak możemy to nazwać, rodzicielski, jest bardzo zbliżony do lat 60., że tak w tamtych czasach rodzice podchodzili do swoich dzieci. Tak, był obowiązek, był respekt wobec rodziców, respekt wobec pracy, same prawe rzeczy, ale przede wszystkim było bardzo duże wymaganie. O uczuciach się raczej nie rozmawiało. Rozumiem Pani też, to też jest Pani matką, tak? Czy Pani zgadza się z tym rodzajem wychowania, czy to jest coś zupełnie obcego i przez Panią odrzucanego? Trudno mi powiedzieć, czy ja się zgadzam, czy w ogóle można tak powiedzieć, czy ja się zgadzam. To są po prostu kompletnie inne czasy. Ja takie czasy pamiętam, bo właśnie moi rodzice byli w takim wieku i tak można powiedzieć, w jakiś podobny sposób też byłam wychowywana bardzo, bardzo surowo. Był obowiązek, było wykazywanie się z tego, co się, do czego się zaangażowało, rozliczanie z pewnych obowiązków, które rodzice stawiali wobec nas. O emocjach i uczuciach się nie mówiło, bo to było inne pokolenie. Był po prostu inny model rodziny, inny sposób wychowywania. To były tamte czasy. My mamy dzisiaj zupełnie inaczej. Moja córka ma we mnie przede wszystkim wielkiego przyjaciela. Nie ma tematów, na które nie mogłybyśmy rozmawiać. Jestem otwarta i do dyspozycji jej cały czas, więc to zupełnie jest inny rodzaj wychowywania, inny rodzaj przede wszystkim komunikacji. A tamte czasy były inne.
Film także jest no, czymś bardzo oryginalnym, ponieważ wciąż na naszym rynku filmowym jest mało kina autorskiego, zwłaszcza takiego z zabarwieniem no, thrilleru, tak, tak powiedział. Pani lubi takie filmy? Thrillery? Tak. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć a propos kina autorskiego, to co mi się bardzo podoba, bo oczywiście ja w tym filmie grałam, ale to już jest przeszłość, ja jestem widzem. Uwielbiam kino, kocham kino. Kocham, kiedy idę do kina i film ze mną dialoguje. Ja lubię dialog. Ktoś ze mną podejmuje taką rozmowę i wydaje mi się, że z punktu widzenia widza ten film właśnie takim jest, ponieważ kino autorskie, owszem, ale Marcin Koszałka w tym filmie niczego nie narzuca, niczego nie określa. On po prostu zostawia wolną przestrzeń. Właśnie do tej dyskusji jest cały czas działanie, ruch, wymiana, prawda, konwersacja i to jest bardzo dla mnie ważne i kompletnie inne, jeśli chodzi o kino autorskie, co właśnie zobaczyłam u Marcina. Znaczy, spytałem o ten thriller, dlatego że właśnie ten film jest taki, że on zostaje z widzem jeszcze na długo, jak on wyjdzie z kina, on do niego dociera, człowiek zaczyna po swojemu starać się dojść do tego, dlaczego główny bohater postąpił tak, inaczej, co go tak naprawdę zafascynowało. To właśnie było moje pytanie, czy pani lubi takie filmy? Bo taki film uruchamia emocje. Ja nie przepadam za thrillerami, nie ukrywam. Nie lubię przemocy, nie lubię zła dla zła, które patuje z ekranu. Ja lubię bardziej podejście psychologiczne. Jako widz chcę się zanurzyć w bohaterze, w jego odczuciach, w jego motywacji, w jego sposobie myślenia, w powodach, dlaczego taką, a nie inną decyzję podjął, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo podobni. My mamy, można powiedzieć, takich zestawów psychologicznych, bardzo dużo w sobie. Więc jeśli chcielibyście sprawdzić, co nakręca głównego bohatera, co zmusiło go do tego, że podjął takie, a nie inne decyzje w swoim życiu, to gorąco Was zapraszamy na film Czerwony Pająk, który właśnie miał swoją premierę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.